Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja powstało zaledwie pół roku temu, a już zorganizowało wielki charytatywny koncert na rzecz swojej działalności. Zebraliśmy się z przyjaciółmi, ze znajomymi, aby stworzyć grupę ludzi, którzy chcą zrobić coś więcej dla chorych dzieci w Brodnicy. Chorych w ten sposób, że niekoniecznie gdzieś zamkniętych w domu, zamkniętych w zakładach, troszeczkę więcej niż się dzisiaj robi. Tak? Dzisiaj Brodnica zamyka się w pewien sposób na niepełnosprawność w tych ośrodkach, które są. A my chcieliśmy wyjść naprzeciw temu. Tak? Gdzieś borykaliśmy się na początku sami z chorym dzieckiem, każdy z nas. Wiemy, jak ciężko jest z tym wystartować i postanowiliśmy po prostu pomóc ludziom w tych ciężkich dniach. Głównie to jest dla tych osób, a z kolei zapraszamy wszystkich do stowarzyszenia, bo potrzebne nam jest doświadczenie ludzi, którzy pracują ze swoimi dziećmi latami. Właśnie dla tych, którzy dzisiaj startują, bo musimy sobie zdać z tego sprawę, że terapeuci, doktorzy powiedzą nam to, co jest w publikacjach, w książkach. Życie weryfikuje zupełnie inne rzeczy. I po to my jesteśmy, żeby im w tym pomóc, żeby ich troszeczkę poprowadzić, być może podpowiedzieć, którą drogą warto iść, bo coś tam mamy, jakieś doświadczenie. Po to powstało stowarzyszenie. Obecnie w stowarzyszeniu działa 20 osób, są to rodzice m.in. dzieci autystycznych z zanikiem mózgu, z cukrzycą typu drugiego i z porażeniem mózgowym. Takim głównym celem jest to, żeby się pokazać, uwidocznić, żeby rodzice, którzy jeszcze nie wiedzą, dowiedzieli się, że jest takie miejsce, jest taka grupa ludzi, która ma już jakiś orient w tych poczynaniach z tą chorobą dzieci. Wie, gdzie uderzyć. Niektórzy po prostu ze zwykłej skromności nie chodzą, nie pytają, wstydzą się. Chcę im pokazać, że mogą przyjść do nas i mogą się dowiedzieć, od czego wystartować. Wystartować z tą chorobą dziecka, z tą próbą zrobienia coś z tym, bo wiele ludzi wie, którzy mają chore dzieci, jest tylko pewien etap czasu, wieku. Taka górna granica to jest tam około 10-12 lat. Do kiedy z wieloma tymi neurologicznymi schorzeniami i nie tylko można jeszcze coś zrobić, coś działać. Później jest to coraz trudniejsze. Podczas festynu zbierano pieniądze dla dzieci na leczenie, rehabilitację i suplementy. Gwiazdą koncertowego wieczoru był Maleo.